Witam Was serdecznie, dobry wieczór. Od dłuższego czasu zapowiadałem, że prawdopodobnie stanę się celem kolejnego obrzydliwego ataku, mającego na celu wykluczenie mnie z debaty publicznej. No i taki niestety nastąpił wczoraj wieczorem. Dostałem informację, że po sieci krąży moje przerobione zdjęcie z siłowni, gdzie stanąłem do fotki razem z kolegą Rafałem Pędzą, którego spotkałem wtedy na siłowni, razem po prostu na treningu. No Rafał powiedział, żebyśmy sobie wspólnie zrobili zdjęcia, aby też pokazać, że mi kibicuje, że wspiera w działaniach o nową Polskę. Takie zdjęcie sobie zrobiliśmy, ja potem je wrzuciłem w sieć. No zostało wyłapane przez prawdopodobnie sympatyków opozycji totalnej, w sposób ohydny przerobione. Oto zaraz Państwu pokażę, w jaki sposób. Szanowni Państwo, to jest tutaj po prawej, widzicie, ja teraz celowo zasłaniam fejka ręką. Tutaj macie Państwo oryginał tego zdjęcia. Ja razem z kolegą Rafałem w koszulce Armii Krajowej, tej, w której dzisiaj też również jestem. No i tu kolega Rafał w normalnej białej koszulce treningowej. Takie zdjęcie sobie wrzuciliśmy razem. Natomiast opozycja totalna prawdopodobnie to zdjęcie przerobiła i zrobiła coś takiego, szanowni Państwo, bardzo proszę. Umieszczono dla kolegi Rafała swastykę na koszulce, no i wrzucono takie zdjęcie do sieci, że poseł Andruszkiewicz rzekomo sympatyzuje z nazistami w Białymstoku, robi sobie z nimi razem zdjęcia na siłowniach. I to jest, szanowni Państwo, bezczelny atak. Ja tak powiem, już mniej politycznie. Po prostu ja się spodziewałem wielu ataków, wielu rzeczy wobec mnie. Przeżyję różne rzeczy, naprawdę. A żeby w ten sposób już działać, to jest naprawdę obrzydliwe, ohydne. I nie możemy tego odpuścić, szanowni Państwo. Nie ma takiej możliwości. Teraz pokażę, kto się w tą akcję zaangażował. Ona między innymi patron opozycji totalnej, pan Tomasz Lis, bardzo proszę, to jest jego Twitter. Podał to zdjęcie dalej, tego fejka dalej, a Tomasza Lisa na Twitterze obserwuje kilkaset tysięcy ludzi, to nie są żarty. On właśnie podał tego fejka dalej. Następnie pan Borys Budka, no, taki znamienity, jakby znany bardzo poseł opozycji totalnej, Platformy Obywatelskiej, pan Borys Budka, niby taki wielki autorytet prawny, nie zweryfikował autentyczności tego zdjęcia, tylko po prostu wziął i sobie zaczął tutaj podawać dalej, bardzo proszę, również. Tutaj pan Janusz Piechociński, były wicepremier Polskiego Stronnictwa Ludowego, również zaangażował się w tą obrzydliwą kampanię, podając dalej tego tweeta. Twierdził, że to na dobre mojej sprawy, no bardzo ciekawe działanie, naprawdę dziękuję. Co bardziej obrzydliwe jeszcze, szanowni Państwo, to nawet nie chodzi o mnie, powiem szczerze, ja jestem przyzwyczajony do tego, że jestem atakowany ze wszystkich stron za moją bezkompromisową walkę, za to, że jeżdżę po Polsce, kiedy inni siedzą sobie w kapciach w domu, na tyłkach, inni posłowie siedzą albo na Madery latają, to ja jeżdżę po Polsce, spotykam się z Polakami, cały czas działam i mówię prawdę w oczy wszystkim tym takim właśnie zdrajcom, którzy teraz przeciwko Polsce działają i wiedziałem, że będę atakowany. To ja jestem, szanowni Państwo, to odporny. Ale bardziej mi uderzyło to, że został w bezczelny sposób zaatakowany Bogu ducha winny Rafał, którego spotkałem na tej siłowni, który sobie zrobił ze mną zdjęcie. No i w taki sposób właśnie ohydny został zaatakowany, szanowni Państwo. No to jest obrzydliwe działanie wobec kolegi Rafała. To jest osoba prywatna, on bardzo mocno kocha Polskę. Dzisiaj z nim rozmawiałem, bardzo to przeżył, wspieram go oczywiście w tej sprawie. Również nie wyklucza tutaj drogi prawnej, również się nie wyklucza. Ja uważam, że na tą taką drogę prawną przeciwko tym osobom, które w tą akcję się włączyły, powinienem wejść, powinien ich po prostu zmusić do publicznych przeprosin, również do wpłaty środków na cele patriotyczne, cele charytatywne. Takie jest moje zdanie, musimy tę sprawę załatwić i w dodatku, szanowni Państwo, musimy jak najszybciej ustawić nowe prawo, dzięki któremu będziemy mogli ścigać za fake newsy. Za fake newsy, bo ofiarą fake newsa mogę być ja, a jutro możecie być Państwo, tak? Kto sobie zdecyduje, że zrobi sobie jakąś dziwną przeróbkę w internecie, opuści i ludzie potem będą wierzyć w takie rzeczy, a trzeba z tym walczyć i takie osoby powinny być ścigane i bardzo surowo karane. I wielka prośba na koniec, szanowni Państwo, byście pomogli mi odkłamać tą oszczerczą kampanię, którą w nas wymierzono. Bardzo proszę, abyście ten film udostępnili, aby wszyscy Polacy wiedzieli, że oryginał zdjęcia jest właśnie ten, tutaj. Stoimy w patriotycznej koszulce, tutaj Rafał jest w normalnej białej koszulce treningowej, to jest oryginał zdjęcia, a tu jest fake przerobiony bezczelnie przez sympatyków opozycji totalnej. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy ten film udostępnili na swoich profilach na Facebooku, puścili go dalej, pokazali znajomym, pomóżcie mi walczyć z tą oszczerczą kampanią i wspólnie wygramy wielką Polskę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.